Cieszę się, że mogę jeszcze mówić. Panu Bogu dziękuję za dar telewizji internetowej. Pozdrawiam ukochanego prelegenta na religioznawstwie na UJ-cie, że miał odwagę na konferencji ma międzynarodowej wygłaszać referat wykorzystanie internetu przez róg skupiony wokół księdza Piotra Natanka. Trudne dziś mam kazanie. Święty Paweł zmusił mnie do obrony Pana Jezusa. Swoim czytaniem. Oto mówi o pierwszym kościele, który zakłada. My jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym, my, którzy lubi, oddajemy cześć Bogu, oddajemy cześć w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Nie pogodamy ufności się w ciele. I tu pisze o swoich korzeniach. Kim był? Jak był gorliwy dla chwały Bożej. Dopiero jak poznał Jezusa, zrozumiał, co to jest wiara i jak błądził. Dlatego później mówi z odwagą, ale to wszystko było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, czyli obrzezany, z rodu Beniamina, hebrajczyk z krwi i kości, w stosunku do prawa faryzeusz, gorliwy, do sprawiedliwości legalnej, czyli tej prawa, czysty. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, bo to była jego duma, ze względu na Jezusa Chrystusa uznaje za stratę. Jak on musiał być cygnięty przez Pana Jezusa, że mówi takie słowa. Owszem, nawet wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Wszystko, co na ziemi ma, Paweł mówi, to jest nic w porównaniu z tym, co jest z poznaniem naszego Boga. Kilka myśli w trakcie się czytania Pana Rysia rodziło. Mam w ręku X-gazetkę parafialną, proboszcz z tytułami naukowymi, nie przepada za naszymi rycerzami, dwa razy gałęzią cylnięty, pisze artykuł. Czy zbawienie jest tylko w Kościele? Znak zapytania. Czy w tekście. Czy zbawienie jest tylko w Kościele? Czy miliardy ludzi, które nigdy nikt nie słyszało o Chrystusie i Kościele, mają zamkniętą bramę nieba? Czy miliardy ludzi żyjących przed przyjściem Chrystusa nie miały szans uczestnictwa w zbawieniu? Widać przespół na wykładach, bo nie wie, co to jest otchłań, gdzie wtedy ludzie ci poszli. Kompletnie nie zna zasady sumienia. Nie rozumie kompletnie, co to jest przez sumienie dostaniesz się do nieba, ale musisz poznać Pana Jezusa w czystu. Tego nie poznasz tu na ziemi. Pytanie to nurtuje każdego, kto spotyka się bliżej z ziemi synem. Czy rzeczywiście trzeba iść z Chrystusem do ludów, które w wielu wypadkach dysponują znacznie większą kulturą i głębszym życiem religijnym, aniżeli chrześcijańscy misjonarze, którzy do nich idą. Drodzy Państwo, więc nasz kochany proboszcz skasował misję. Już na składki na misję nie dawać, bo tu macie naszych gotowców. I teraz czym to argumentuje? Adoracyjna postawa Hindusów zdumiewa. Zaskakuje głęboka wiara wyznawców Allaha. A tu wszyscy tak płaczemy. Z trudem można znaleźć w Kościele ludzi tak głęboko religijnych. No więc dzieci, wszyscy na adorację do Hindusów. Rzućcie katolicyzm, idźcie do Allaha, bo tam wiara zdumiewa. Jak mógł połknąć te słowa, ale to pikuś. Można osiągnąć zbawienie bez oficjalnej, zewnętrznej przynależności do Kościoła. Czy dzieci, Rysiu, wierzysz? Wierzysz.
Po to ty, chłopie, do kościoła chodzisz, jak można bez oficjalnej przynależności do kościoła być zbawiony? Dzieci, to jest light, duchowieństwo do roboty. Kilo, kopalnia, konie, orane pola. To jest drukowane na ziemi polskiej, jak są ludzie truci. Bóg pragnie zbawić każdego i tu wypowiada swoje przedziwne rzeczy. Człowiek może dostąpić zbawienia, nie należąc oficjalnie do Kościoła, nie wiedząc nic o nim i żyje zgodnie ze swym sumieniem. To jest zasada sumienia czysta w Kościele. Ale musisz być człowiekiem dobrym, uczciwym. To wtedy się dostaniesz do czyśćca i tam się będziesz uczył poznawać Pana Jezusa. W takim razie, po co ten wysiłek Kościoła? W ogóle po co na ziemię Pan Jezus przyszedł? Boże, jak nie przemówisz, jak nie rowniesz w tą ziemię, to my tu już nie wytrzymamy, bo kogo słuchać? Co ci biedni ludzie, którzy nie są zanurzeni w korzeniach wiary, nie mają wiedzy religijnej, co oni tu myślą? Czyli pragnie tego wszystkiego, co jest dobre, bo w tym pragnieniu jest zawarta gotowość przyjęcia Chrystusa. I to jest ta herezja, że Natanek atakuje ludzi neutralnych. Pan Jezus w orędzie mówi, nie wystarczy być dobrym. A on tu pokazuje, że jak jesteś dobry, to już jest gotowość przyjęcia Chrystusa. Nieprawdopodobne. Gotowość Kościoła, przyjęcia Chrystusa i Jego Kościoła. O ile by tylko taka szansa zaistniała. To tu muszą zaistnieć za chwilę warunki, jak poznosimy małżeństwo sakramentalne, pniemy homoseksualizm, to wam to za chwilę pokażę, to wtedy zaistnieją warunki, że może przyjdziemy. Z tego jednak, iż twierdzimy, że dostąpienie zbawienia jest możliwe bez znajomości Chrystusa, nie wynika, że człowiek, który zostanie zbawiony w hinduizmie, w islamie, w konfucjonizmie, buddyzmie, nie należy do Kościoła. Innymi słowy, jest możliwość zbawienia poza instytucją kościelną i nie ma możliwości, ale a druga sprzeczność teraz, ta pozytywna, ale nie ma możliwości zbawienia poza Kościołem. Fenomenalna optyka. Czyli zamiast zachęcać, że Chrystus jest najwyższą wartością poznania i bić się o Niego, dają nam oferty między zdaniami, że można tak super, moi drodzy, lawirować. Czy jednak tylko oficjalna przynależność do Kościoła umożliwia zbawienie? Czy trzeba wiedzieć wiele o Chrystusie i Kościele, o Trójcy Świętej, aby mieć udział w szczęściu wiecznym? Autor nas mówi pięknie, nie trzeba! Czy to jest czysta herezja? Moi drodzy, jak się zamknął Sobór, synod o rodzinie, powiedziałem wam, że jest przygotowana druga Irlandia, bo na drugi rok będzie synod o rodzinie i wszystko przejdzie. I rozpoczyna się proces już rozmiękczania, aby zrozumieć ten cały mechanizm. Jeden z naszych wielkich przywódców kościoła, pełny wzięcia katolickiego, w znacznej, tak zwanej przewodniej gazecie, jak będę miał dokumenty, to zrobię całą analizę, wypowiada się, że z homoseksualizmem to jest tak, jak z ekumenizmem. Najpierw ekumenizm był odrzucany, protestanci prześladowani, a później się ekumenizm przyjął i tak się homoseksualizm przyjmie. Myśli ci lubi, przypominam, że na ziemi polskiej dawno nie było zjawiska, żeby Polacy prześladowali czy mordowali protestantów. Było kolokwium toruńskie w XVII wieku. W XVII wieku tam były rozruchy w Toruniu między protestantami
a katolikami, bo nie uszanowali, gdzieś coś tam kpili podczas procesji Bożego Ciała, doszło do zamieszek, no to nasz król 12 radców Torunia za nieutrzymanie porządku ściął. To było jedyne takie wielkie wydarzenie. W czasie II wojny światowej wszyscy protestanci na ziemi polskiej opoparli Polskę, bili się w obronę Polski, mieli kapelanów przed wojną, nie poszli za Hitlerem. Nikt na ziemi polskiej nie gonił protestantów. Były natomiast bitwy o prawdę. I tu nasz pryncypał myli pojęcia. Chce przenieść atak na tak zwany ciężar nienawiści ludzkiej, a tu chodziło, kto ma prawdę. Eminencjo, ksiądz kardynał świętej pamięci Newman rozstrzygnął tą kwestię XIX wiek. Proszę się wrócić na studia. My się tu bijemy o prawdę. Dlatego o protestantach trzeba powiedzieć, są dzisiaj grzesznikami, bo jak odrzucili sakramenty, więc odrzucają Pana Jezusa, odrzucają źródło łaski. I wy mi mówicie, że u nich się zbawi? Dlatego nieprzypadkowo tydzień temu przedstawiałem wam artykuł księża pouciekali na Lubelszczyźnie. Konferencje duszpadakapłanów. Po południu nie ma nikogo, bo jak rozmówca truje, że są inne drogi zbawienia niż tylko Kościół katolicki, no to w takim razie po co jest ten ksiądz i tak męczyć ludzi? Pójdziesz do islamitów w imię Allaha, na wojnie zgwałcisz, skradniesz, zamordujesz, do nieba idziesz. No masz pełne chłopstwo. A nam nic nie wolno. Ty tu się wszyscy pójdziemy do Mahometa. Nikt na ziemi polskiej nie prześladował protestantów. Przyjęliśmy braci czeskich do siebie. Była ogromna tolerancja już w XVI wieku. Żeby był wybierany król elekcyjny, musiał podpisywać pakta tolerancyjne. Jeśli go nie podpisywał, nie był królem. Sprytnie obracają kota ogonem, żeby nie poruszyć kwestii grzechu, a ruszyć niewinnie na stronę, że ekumenizm to było nienawidzenie protestantów, źle się czuli w Polsce. I tak samo będzie z homoseksualizmem, że w końcu to przejdzie i ludzie zaakceptują. Czyli mamy rozmiękczanie bitwy. Jeszcze gorszy i niebezpieczny sygnał idzie prawie że ze szpicy dowództwa, kiedy na pytanie, co sądzi o homoseksualizmie, brzmi odpowiedź: nie mam osądzać. Co pan Zbyszek sądzi o kradzieży? Nie mam osądzać. Co pan sądzi o gwałcie? Nie mam osądzać, dzieci. Przeniesienie ciężaru bitwy. Sprytna technika rozmiękczania wiary Kościoła. Nie wiem, czy nadążacie za mną. Dziś prawdopodobnie nie zdążę kazanie patriotyczne, bo muszę was szybko pociągnąć do płucówy Boga, czyszczenia mnie. 16 luty 2012. Myślę, dzięki, żeś mi pokazał na fotelu ten ton. To jak było światło. Pan Jezus wtedy do mnie mówi konkretne słowa. Osądzaj czyny, osądzaj grzech, nie osądzaj ludzi. Kiedy by mnie się ktoś zapytał, co sądzisz, ksiądz, o Józefie homoseksualiście? Nie mogę ocenić. O Józefie nic nie wiem. Natomiast homoseksualizm grzech. Co ksiądz sądzi o Krzyśku złodzieju, który ukradł 30 samolotów? Nie wiem. Nie mnie osądzać, ale kradzież jest złem. Ja nie byłem wszystkim na samolotach. Nie wiem, czym wziął. Nie mogę osądzać. Nie mam prawa. Tu jest cały mechanizm. Skoro nasi przywódcy nie są w stanie osądzać czynów, to w takim razie gdzie my jesteśmy? Kto idzie drogą Chrystusa? I dlatego tu mam wyjaśniam tę bitwę, jak to jest sprytnie wszystko przygotowane, że za rok wszystko będzie przegłosowane po tej linii nie
nam osądzać. Po tej linii, że z homoseksualizmem jest tak, jak przed soborem z ekumenizmem. Jeśli jestem wyznawcą Pana Jezusa, to jak ja mogę nienawidzić protestanta? Ja go muszę dwa razy więcej kochać. Bo on musi wrócić. Dzisiejsza Ewangelia to jest mowa o tych wszystkich, którzy opuścili Kościół. Zagubione owce to są Anglikanie, prawosławni, protestanci. Zagubione drachmy to są metodyści. Ilu ich jest? Przed wejściem koło wojska do siatki na budynku macie taki potężny plakat, 2 metry prawie na 2. Dzieci Abrahama. Popatrzcie, ile tam jest set gałęzi. My ich wszystkich musimy kochać, począwszy od Żydów, Arabów. Choćby nie wiadomo, jak nas tłukli, nie może być nas nienawiść. Nie wygramy tej bitwy. Więc nikt nie mówi, że myśmy nienawidzili protestantów i tak ich prześladowali. I ten poziom przekłada z ekumenizmu, przenosi na homoseksualizm. Coś nieprawdopodobnego. Osądzaj czyny, osądzaj grzech, ale nie ludzi. Wtedy mnie Pan Jezus tylko tłuste punkty tu przedstawię, żeby zrozumieć, na czym polega ich sprytna technika w bitwie. Schowaj więc miecz i nie pragnij zemsty. Nie pragnij pogrążyć tych, którzy cię prześladują. Dlatego bardzo niegrzeczni są ci, co do mnie przyjeżdżają, co rozmawiają ze mną i cały czas wylewają, pomyje na kogoś, coś rzucają. Dzieci, ja tego nie chcę słyszeć. Wy miłości nie macie. Byłeś tam? Widziałeś to? Kto ci kazał ją lub jego oceniać? Pomyłka to nie jest ta bitwa, którą was prowadzę. Ty nie sądź i nie pozwól innym sądzić. Nie chcę. Jesteście nieuczciwi, jak w innym miejscu wam powie po góralsku, kim jesteście. Osądzając mi po swoim sposobem kogoś. Nie możecie walczyć z wrogiem, stając się wrogiem. Bądź nie przyjacielem zła, ale przyjacielem ludzi. A tu jest zmiana optyki. Żeby się przypodobać ludziom, nagle nasi przywódcy stają się przyjaciółmi zła. Nieprawdopodobne. Robią to w tak białych rękawiczkach, że wy wszystko to przyjmiecie. Dziś by Pan wrzeszczał i mówił: o plemię żmijowe, o groby pobierane. Dlatego nie wolno wam stosować tej metody. Jesteście żmijami nad żmijami. Bądź nie przyjacielem zła, ale przyjacielem ludzi. Ci, którzy cię prześladują, zapłacą mi za swoje grzechy. Nie chciej wybielać się przed ludźmi, ukazując grzechy twoich prześladowców. Ilu z was jeszcze stosuje te metody? Błagam, kto was prowadzi, kto was formułuje? Ty masz swojego prześladowcę uświęcić. Jeśli do mnie z tym przychodzisz, takie same pomyje za pół roku, za rok na mnie wylejesz. Niech ja ich osądzę, nie ty. Jeśli zechcę, ukażę ich grzechy. Ale ty nie masz do tego prawa. Masz być głosem prawdy, ale prawdy,
która jest miłością. Nie przyszedłem sądzić, ale zbawić, mówi Pan. Więc w Kościele musi być miejsce dla grzesznika. Nie możemy go wyganiać. Nie możemy lansować swojej optyki, swoich potrzeb kosztem bliźnich. Ale nie wolno nam milczeć w przypadku grzechu i złych czynów. I nie możemy stosować metody nie nam osądzać, bo to już jest dramat Kościoła. Nie staraj się dociekać sprawiedliwości, bo to jest sprawa Boga. Bo nie swoją mocą to czynisz, kiedy jesteśmy tak agresywni cios za cios, ale z podstępu złego, który chce, abyś wygrał bitwę na ziemi. Sukcesu nie przeniesiemy na niebo. Z takiej wygranej bitwy nie pójdą żadne zasługi na niebo. Dlatego pamiętajcie, to jest wielka walka niewidzialna. Dlatego święty Paweł przeżył to wszystko. Przeżył tę baterię i on teraz wie. Wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Wiecie, jakie te słowa tego kazania mają ważkość albo wartość uderzenia? Wiecie, jakie za to kazanie może być konsekwencja? Nie minęło miesiąc od soboru, tyle modlitwy ludzi, a tu wszystko przygotowują, żeby było 2/3 za rok. Już rozpoczęli proces rozmiękczania prawdy, a wy w to uwierzycie. No tak, katolicy prześladowali protestantów, tacy niedobrzy byli, tacy, a ci biedoki za to się modlili, żaden protestant żadnego katolika nie zabił, nic tam nie, żadnej krzywdy nie zrobił, to było same ręce w historii powyciągane. Czytajcie, wojna 30-letnia, oglądajcie inne historie, patrzcie na historię Niemiec, to poznacie tam te wszystkie przestrzenie wyciągniętych rąk miłości też z drugiej strony. To nie jakobym zwalał wszystko na protestantów, ale trzeba pokazać pewną prawdę. Moi drodzy, nasz rząd ma zapłacić odszkodowanie narodowi żydowskiemu. No słusznie, zabrali. Ale to nie zrobili Polacy, bo ustawę w 40 roku wydał Goebbels. Skoro Włosi wydali dekret i zatwierdzili to konstytucją i ustawami urzędowymi, że ci, co są pokrzywdzeni przez Rzeszę, odszkodowania do Niemiec, przecież to Żydzi mają prawo na odszkodowanie, ale wszystkich trzeba posłać gdzie? Do Niemiec. A na nasz biedny rząd naciska Francja, Anglia, to jeszcze Niemcy przyznają rację? Drugi kierunek na rząd francuski, bo wiedzieli, że wojna będzie. Trzeci kierunek odszkodowań na rząd angielski. Czwarty na rząd amerykański. A tu wszystkie krzywdy ma ponieść naród. 6 milionów wymordowanych. Polska zrujnowana. Warszawa w 94% zrujnowana. To i my mamy dalej płacić. Rozumiecie przeniesienie osobowości? Przecież my to nie grabili, te ustawy wydał Goebbels. Niemcy! Naszego państwa w 1940 nie było. Dlatego ta semantyka słowna, przerzucanie myślenia jest takie same na płaszcze, bo to się udziela. Ten mechanizm, żeby wykołować. Dlatego jestem za odszkodowaniem dla Żydów. Nie 60 miliardów dolarów. 600 miliardów dolarów niech Niemcy zapłacą. Żeby tylu ludzi wymordować? A żeby ktoś nie poczytał, że nie chce pomóc Izraelowi. Im się należy dużo większe odszkodowanie. Dlatego w tej bitwie wszystko tak się przenosi, żebyście zeszli z płaszczyzny zła, grzechu, negując istnienie
tamtej rzeczywistości zła nie nam oceniać, żeby się ludziom przypodobać. No i w takim razie po co dzisiejsza Ewangelia o owieczce, o drachmie? Cieszcie się ze mną, bo znalazłem drachmę, którą zagubiłam. Dzieci, ja się w kapłaństwie cieszę. Kilku protestantów dzięki kazaniom przeszło na katolicyzm. To jest nasza radość. Ale idę dalej, by was wyprostować, żebyście się nie dali zwieść na manowce. Jeśli chcesz być mną, synu, nie wyciągaj więcej miecza. Jeśli chcesz być mną, broń mojego słowa, nie broń siebie. Dotykając brudnych rzeczy, możesz ty zostać zbudzony. Nie lękaj się niesprawiedliwości, ale raduj się, że jesteś sprawny i jesteś po stronie zwycięskiego króla. Jeśli nasi przywódcy nie chcą oceniać czynów, nie nam oceniać, co zostało z ciebie, Kościele? Co się z nami stało? Dla kogo dzisiaj jest Chrystus najwyższą wartością, kiedy autor tego artykułu czy zbawienie w Kościele katolickim zachęca nas, byśmy poszli wszędzie? Tam jest dużo lepiej. W buddyzmie postawa adorycyjna zadumiająca, zadziwiająca, silna wiara u islamitów pociągająca. A w Kościele katolickim z trudem można znaleźć ludzi tak głęboko religijnych. Daje tu świadectwo o sobie. Jak, chłopie, pracujesz na swojej parafii, skoro nie masz głęboko wierzących ludzi? Przecież to jest pismo, gdzie on powinien być adstatim usunięty z parafii. Jak miałby honor, to by się do dymisji podał, bo skasował swoją parafię. Już kilka lat tam pracuje. Kapujecie? Tu się parafianie powinni obrazić na swojego proboszcza. Nie dość, że im pluje twarz, to jeszcze pluje na święty Kościół i na Pana Jezusa, że nie jest jedynym zbawcą. Rozumiecie? Dlaczego napisałem wam książkę Mistyczna natura Kościoła? Ja jeszcze z moich rycerzy, jeśli ktoś ją nie przeczytał, to Matołek nad Matołkami. Kupić sobie film dla dzieci Koziołek Matołek i oglądać całą serię. Później cię wezmę na kajaki, jak będzie do Pasanowa, tam cię wyślę i byś głębiej poznał historię Koziołka Matołka, jak nie chcesz poznać historii Pana Jezusa i Kościoła. Nigdy nie wątp w moją moc i moje zwycięstwo. Choćby po ludzku się przegrał, ja uczynię cię zwycięzcą. Bądź czysty i nieskalany. Bądź niewinny, miłujący, odrzuć urazy i niech twoje serce na nowo rozkwitnie pięknością cnót. Nie dyskutuj z tymi, których chcesz przekonać. Stąd znacie to MLT. Od 2 lat z nikim nie dyskutuję. Miałem kilka rozmów dłuższych, gdzieś z 8 osobami, ale przy pracy chodzili go o mnie. No i co, żadna... Przekonałem ich, żadna nie wróciła. Bo pokazałem, tu jest herezja, tu jest choroba, tu jest zbijanie interesu, łączysz New Age z katolicyzmem, żeby zyskać dzieci na ćwiczenia, na kurs. Bardzo sprytnie to robisz, no. Pod płaszczem krzyżyka przychodzi 1000 innych znaków. Osądzaj czyny, osądzaj grzech, ale nie ludzi. Tego nie wolno ci czynić. Jestem z tobą w cierpieniu. Moja miłość jest wobec ciebie tak gorąca i czuła, jak zostało ci to przekazane. Nie mogę więc pozwolić na twoje błędy. Wspieraj się tylko na mnie, mój synu. Nie opuszczę cię. Będę cię pouczał, ale cię nie opuszczę. Błogosławię twoją posługę. Jesteś rzecznikiem Boga. Pamiętaj o tym, że to mnie reprezentujesz i dopóki będziesz świadczył moimi słowami,
dopóty ja będę w każdym Twoim słowie i będę Ci błogosławił. Będę Ci pomagał i ochraniał każde Twoje posunięcie. Będę podpowiadał Ci myśli i podsuwał zdania. Ale nie może być w tej mowie Ciebie, Synu. Nigdy. Wytrwaj, Synu. Twój krzyż jest ciężki, ale mój nie był lekki. Nienawiść, pamiętajcie, rodzi nienawiść. Cios oddany nie zdobywa łaski. Kochaj mnie, kochaj tych, co pobłądzili. Dlatego tu nie było żadnego złego słowa, ani na tych, co wypowiadali te przekrętne słowa. Nikogośmy tu nie ocenili, tylko pokazali czyn i grzech. I unikanie ustosunkowania się Kościoła do formy czynu i grzechu. Przywódcy Kościoła nie mogą mówić, że nie nam to oceniać. Sprytne unikanie. Dlatego bijąc się o prawdę, pamiętajcie, nie wolno się skalać złą myślą ani złym czynem. Mamy zwyciężać samego siebie i zwyciężać cały świat dla Boga. Dlatego nie dziwcie się, że Pan Jezus mówi, że współcześni faryzeusze są wielokrotnie gorsi niż tamci, kiedy on żył. Bo ówcześni jego czasów, patrzcie, co mówią. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Dzisiejsi co mówią? Tam nie ma żadnych grzeszników. Czy tam jest prostytutka? Ona ma potrzeby i ma możliwości, tak czy nie? Jak ona, można mówić, jak ona się chce realizować? Oni jeszcze mieli odwagę, moi drodzy, mówić o istnieniu grzechu. Dzisiaj Kościół w ogóle nie chce mówić o istnieniu grzechu i mówi, nie nam oceniać. Sprytnie przenosi semantykę myślenia. Przecież ekumenizm to nie prześladowanie. Ekumenizm to jest szukanie prawdy. Rozumiecie? To nie są spotkania o zachowaniu Rysia czy mnie. Tylko kto ma prawdę? O co w tym wszystkim chodzi? Chyba, że chcecie stworzyć nowy porządek rzeczy, nowy Kościół, to mówcie na głos. Stańcie w prawdzie. Macie władzę, macie pieniądze, więc powiedzcie ludowi. I jeszcze dostaniemy dużo więcej kasy, jeśli wykonamy ten manewr. Nie tylko nam wyremontują kościoły, ale nam dadzą wszystkim wierzącym pensje. A ci, co gorliwsi, niech się uspokoją, co są bardziej pobożni, my wam wszystkim załatwimy rentę religijną, nas i zobrę religijną. Źle wam będzie? Więc tamten faryzeusz rozumiał pojęcie grzechu. Bo ewangelista mówi prawdę. Do Jezusa zbliżali się celnicy i grzesznicy. Więc faryzeusz oceniał po zachowaniach prawa, sprawiedliwości legalnej i uczciwie. Pan Jezus się w ogóle nie skupia na nich. Tylko skupia się na ich myśleniu. Dzisiejszej wypowiedzi kompletnie go nie atakuje. Tylko daje porównanie, że ten grzesznik jest zagubioną owieczką. Że ten protestant jest zagubioną owieczką, jest grzesznikiem. Nie korzysta z sakramentów. Nie można mówić swoim owieczkom, że u nich jest zbawienie. To w takim razie wszyscy hurmem katolicy do
protestantyzmu. Zapisać się do kościoła niemieckiego, tam tylko zapłacisz dole na kościół i nie musisz nic robić i jesteś protestantem. Tam nie musisz do kościoła chodzić. Spowiadacie mi, wszyscy dzieci do protestantyzmu. Krapujecie jaki macie spokój ze świętami, z niedzielami, z różańcami, ze wszystkim, procesjami. Tylko zapłacić musicie podatek, bo inaczej nie będziecie protestantami. Jasne to jest? Wypiszą was z kościoła. Te i przeciwne. W tym tak niewinnym kościele protestanckim w Niemczech, skoro nic nie trzeba robić, rocznie się wypisuje 200 tysięcy protestantów. Przedziwne zjawisko. Nas tam zachęcają, a oni masowo występują. Nic nie robią religijnie, nie mają żadnych obowiązków. Żeby mieć tytuł protestant, zapłacisz tylko podatek religijny ościenny. Ty mimo to występują. Dlatego nasze oczy i nasz umysł przenosimy na całkowicie inną płaszczyznę od wieków Kościoła. Rozmówca z artykułu, czy zbawienie w Kościele katolickim odrzucił misję. Wszystko po kolei. Nasi misjonarze, którzy są tak ubodzy kulturowo, gdzie te wszystkie ludy dysponują znacznie większą kulturą i głębszym życiem religijnym. Czyli to jest to, co robią katolicy, to jest barbarzyństwo tego proboszcza, tego autora. Rozumiecie? Jak można nieść jakiś zaścianek, jakąś terrorystyczną religię do kultur, które są wyższe, gdzie jest głębsze życie religijne? No kapujecie, do jakiego absurdu my dochodzimy w nauczaniu Kościoła? A gdzie jest? Idźcie na cały świat. Gdzie pozyskujcie? Gdzie módlcie się o grzeszników? Powiadam wam, tak samo będzie większa w niebie radość jednego grzesznika, który nawraca, niż 90 sprawiedliwych. 99. To nie znaczy, że Bóg nas nie kocha, ale powrót owieczki do łona Kościoła dzieci, to niebo się cieszy. Wam warto żyć dla nawrócenia jednego grzesznika. Żebyście jednego człowieka nawrócili. A tu nam mówią, że dzieci to nie tak. Wy tylko zaakceptujcie grzeszników. Nic nie oceniajcie, bo już naruszacie ich wolność. Teraz rozumiecie, jak wam podawałem, w Norwegii zamknięto kapłana, bo przeczytał list świętego Pawła, że homoseksualiści, chłopy z chłopami żyjący, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. No naruszył tożsamość. Za chwilę pójdą inne punkty moralne. Teraz rozumiecie moje słowa, że dziś w Kościele sakralizuje się grzech, a dzięki temu prawodawstwo świeckie je uprawomacnia i wystawia na piedestał praworządności i wzoru życia. Amen.